No i lecimy z kolejnym zadaniem. Kolejny dzień, kolejna piętnastka. W trójkącie KLM punkt A, czyli tutaj ten, leży na boku KM, a punkt B leży na odcinku LM. Odcinek AB jest równoległy do boku KL oraz, i tu mamy podane miary, odcinek AM, czyli ten, ma długość. I tu korzystamy z podobieństwa trójkątu. Dlaczego te trójkąty są do siebie podobne? Ten kąt jest taki sam jak ten. Ten kąt jest taki sam jak ten, a ten na górze jest taki sam dla obydwóch trójkątów, czyli dla trójkąta o nazwie AMB i trójkąt o nazwie KML. No i teraz co ja wiem? Wiem, że długość AM do AB będzie taka sama jak długość KM do długości KL. Więc x do 4 równa się x plus 3 przez 9. Mnożymy po skosie. 9x równa się 4 razy x plus 3. 9x równa się 4x plus 12. 9x minus 4x równa się 12. 5x równa się 12. X równa się 12 piątych. Na kalkulatorze przyklikajmy. Nie wyszło nam 2,4. Pamiętaj, że masz na maturze kalkulator pod ręką i korzystaj z tego. No i kolejne zadanie. Lecimy. Więc tak, w kolejnym zadaniu musimy wyliczyć wartość takiego równania. I mamy podane, że sinus alfa równa się 3 piąte. Wszystko by było fajnie, gdyby tutaj tego kwadratu nie było. Ale mamy. I przez to nam się ten kosinus tutaj nie poskraca. Więc muszę wyliczyć wartość dla kosinusa. Z czego ja to zrobię? Z jedynki, wow, Windows Update, brawo. Z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa ma się równać 1. Sinus to jest 3 piąte do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1, no nie? 3 piąte do kwadratu, 3 do kwadratu to jest 9 przez 25 plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 9 25. Kosinus kwadrat alfa równa się 25 25 minus 9 25. Mamy 16 25. Pierwiastkujemy i tak. Kąt ostry, więc mój kosinus przyjmuje wartość dodatnią i jest to 4 piąte. Po spierwiastkowaniu. Po co mi to wszystko było? No żeby wyliczyć tego tangensa. I tak. Kolejna sprawa. Tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Czyli w naszym wypadku to się równa 3 piąte przez 4 piąte. To się równa 3 piąte podzielone na 4 piąte. 3 piąte razy 5 czwartych. To się skróciło, zostało nam 3 czwarte. Czyli tangens alfa to 3 czwarte. Więc podstawmy. Tangens alfa, czyli 3 czwarte minus 3 czwarte do kwadratu razy 4 piąte. To się równa. To się równa. Mamy 3 czwarte minus 9 szesnastych razy 4 piąte. To się równa. Tu sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli mamy 12 szesnastych minus 9 szesnastych razy 4 piąte. To się równa. To się równa. 12 minus 9 jest 3 szesnaste razy 4 piąte. 1. 4 to się równa. 3. 4 razy 5, czyli 3 dwudzieste. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to pisz. I jak?
Kolejne zadanie. Za nami i kolejne przed nami. Pole trapezu równoramiennego o wysokości 5 jest równe 45. Odcinek łączący środki ramion tego trapezu. Odcinek łączący środki ramion tego trapezu ma długość. I tak. Na odcinek łączący środki ramion w trapezie równoramiennym mamy taki wzór, że na przykład niech będzie wiemy go C od odcinek łączący środki ramion. Czyli C to się równa średnia naszych podstaw. Ale dobra, jak skąd my to weźmiemy? No wiemy, że pole trapezu to się równa. 1 druga A plus B razy wysokość. W zadaniu podali nam, że pole równa się 45. Dodatkowo powiedzieli, że wysokość wynosi 5. Podstawmy. Mamy 45 równa się 1 druga razy A plus B razy 5. I zwróć uwagę na to, że A plus B to jest tu, czyli to jest to. I tak, dzielimy obustronnie przez 5, więc mam 9 równa się 1 druga razy A plus B. Chcę wyliczyć A plus B, więc mnożę obustronnie razy 2, czyli mamy 18 równa się A plus B. Więc ten odcinek to się równa 18 przez 2, czyli 9. Odpowiedź D będzie odpowiedzią poprawną. I jak masz jakiekolwiek pytania, no to pisz. To zadanie właśnie jest takie, no dosyć szybkie. I kolejne zadanie mamy takie. Tutaj będzie w układzie współrzędnych i wzór w tablicach mamy. Ale co tu nam się dzieje? Więc tak. Mamy kwadrat. No nie, punkty A i, B, A i C są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Czyli mam A, B, C, D. Czyli oj, poczekaj, daj mi szansę. Czyli odcinek A. Odcinek AC jest to przekątna kwadratu. A my mamy obliczyć co? Obwód. Obwód to się równa 4A. Czyli muszę poznać to. Jak obliczę długość odcinka AC, to będzie moja przekątna, no nie? A przekątna to jest A pierwiastek z dwóch. No i wtedy już będę miała wszystko. No to do dzieła. Mówiłam o wzorach w tablicach, więc już daję wzory z tablic. Dobra. I tak. On jest na stronie 4. Geometria analityczna. I my potrzebujemy znać długość odcinka. No to do dzieła. Więc tak. D to się równa długość AC, a to się równa ogromny pierwiastek. Pyk, pyk do kwadratu plus pyk, pyk kwadrat minus minus. I patrzę. Jaka tu literka jest C? No to patrzę na wartości z C i piszę minus 2 i 3. Patrzę teraz na punkt A. Piszę 3 minus 2. Czyli mamy minus 5 do kwadratu plus 3, bo tu mamy 3 plus 2, czyli też plus 5 do kwadratu. Pierwiastek to się równa 25 plus 25, a to się równa pierwiastek z 50, a to się równa pierwiastek
25 razy 2, a to się równa pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 2, a to się równa 5 pierwiastków z 2. Więc teraz, korzystając z tego wzoru, liczę sobie A. Za D podstawiam to. To jest moje D. Więc jest 5 pierwiastków z 2 równa się A pierwiastki z 2. Dzielę przez pierwiastek z 2. 5 równa się A. Więc mój obwód to się równa 4 razy 5, czyli 20. Jak masz jakiekolwiek pytania, jaką malutką wątpliwość, pisz. Korzystaj z tego, że chcę Tobie pomóc. I daj mi znać. Jak to się mówi, tamte paluch w górę, tak? Kliknij albo daj mi suba, jak jeszcze tego nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś. Dla mnie to będzie znaczyło dużo, bo chcę uzbierać 10 tysięcy, bo wtedy jakiś tam nowy próg i będę mogła robić różne inne rzeczy na stories, będę mogła robić tu i jakieś takie cudawianki. No, więc dzięki za wszystko i dzięki, że jesteś tutaj i ze mną chcesz się uczyć matematyki.